Już w najbliższy piątek zapraszamy na wernisaż wystawy artystki Agi Młotkowskiej, która od niemalże 20 lat zajmuje się zawodowo także tatuażem artystycznym. Lubi papier, tusz, inspiruje się minimalizmem, konsystencją czerni i przestrzenią bieli. Będzie to wystawa, która ma tytuł Wieloświaty. Jest to, można powiedzieć, malarstwo abstrakcyjne na papierze. Papierze graficznym, bardzo monochromatyczne, dużo kontrastu będzie, dużo przestrzeni, dużo spontanicznych ruchów. Jestem grafikiem, więc kiedyś na początku to dużo pracowałam z linorytem, czyli z techniką graficzną, klasyczną, gdzie się używa papieru, farby graficznej i matrycy. Natomiast te prace są wykonane raczej techniką mieszaną w większości. Niektóre to jest po prostu tusz na papierze, niektóre to jest farba graficzna na papierze. Serdecznie zapraszam na wernisaż, który odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 19 w KOKU, w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Zapraszam bardzo serdecznie.